Przerabialiśmy przez ostatnie tygodnie kazanie na górze, czytaliśmy wszystkie wypowiedzi Pana Jezusa, staraliśmy się znaleźć sens i znaczenie tego, o czym uczył Pan Jezus, ale kiedy tak w tej podróży trwaliśmy, wiecie, ja coraz większego takiego przekonania nabierałem co do tego, że tak naprawdę jak bardzo potrzebuję tej więzi i tej głębokiej relacji, jakkolwiek by to nie nazwać, z Duchem Świętym, żeby moje życie i moja sprawiedliwość rzeczywiście była obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. I ja tak czasami mam, nie wiem jak wy tak macie w swojej drodze, czy wy tak macie w swojej drodze z Bogiem, ale kiedy nagle pojawiają ci się pewne myśli, czy teksty Pisma Świętego jakby jeden za drugim łączą się z sobą w pewien logiczny ciąg, gdzieś cię prowadzą, nagle ktoś wysyła ci na skrzynkę mailową artykuł, który w bardzo podobnym temacie albo dosłownie w tym samym temacie się wypowiada i ty widzisz, że Bóg zaczyna cię coś uczyć. Kiedy ja mam te momenty, to wiem, że jest coś, czego Bóg szczególnie chce mnie uczyć. Jest coś, co szczególnie Bóg chce, żebym na nowo zrozumiał. I żyjąc w dzisiejszych czasach, czy Kościół żyjący w dzisiejszych czasach, myślę, powinien na nowo zdefiniować albo wrócić do korzeni, do tego, jaką rolę w naszym życiu powinien pełnić Duch Święty. I od pewnego czasu ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj, kiedy ludzie w kościele za kazalnicą, szczególnie jak ktoś doświadczył, ma złe doświadczenia z nauką, w cudzysłowie bym powiedział, o Duchu Świętym, albo bardziej z nauką o nadużyciach związanych z Duchem Świętym, to sobie myśli, o Boże, żeby mój pastor tylko nie zwariował. Nie, ja nie zwariowałem, ale chciałbym, żebyśmy też nie dali się stłamsić, nie dali się zamknąć w takim myśleniu, nie rozmawiajmy, bo nic nie wiemy. Nie rozmawiajmy, bo ten temat jest trudny. Ja wierzę, że Słowo Boże, wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Duchu Świętym i wszystko to, co powinno być naszym doświadczeniem jako wierzących ludzi związanych z Duchem Świętym, opisał w swoim Słowie. I jeśli człowiek tego się będzie trzymał, to ja jestem spokojny. Nie wiem jak wy, ale ja jestem spokojny. I w ostatnim czasie też parę takich sytuacji miałem, zachęt, też do przeczytania pewnych starych pozycji. Jest taka książka Charyzma czy Charyzmania, bardzo stara książka, którą kiedyś już czytałem, jeszcze raz przeczytałem i tak wiecie, czytając to wszystko i Słowo Boże, zacząłem na nowo tęsknić. Panie, ja naprawdę potrzebuję Twojego Ducha Świętego. Ja nie chcę tej całej charyzmanii, tej całej takiej współczesnej otoczki, rzeczy, które tak naprawdę nic w życiu człowieka nie zmieniają, gdzie bardzo łatwo ludzie przypisują wszystkie odczucia, uczucia, wszystkie przeżycia Duchowi Świętemu. Moim zdaniem nawet czasami rzeczy, które no, są dla mnie bluźnierstwem i wyglądają jak bluźnierstwo. Ktoś może się z tym ze mną nie zgodzić. Kiedy czytaliśmy też o fałszywych prorokach i o owocach, które oni wydają, no, to wszystko sprawia, że zacząłem się zastanawiać, okej, no to są ich owoce, ale jaki powinien być nasz owoc? Jak powinno wyglądać nasze życie? Bo jeśli mam odróżnić coś od czegoś, to pomiędzy jednym a drugim musi być różnica. Ona musi być wyraźna. Wiecie, w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, wiersze 22-23, czytamy, owocem ducha zaś są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. Ja zakładam, że wielu z nas bardzo dobrze zna ten tekst. Zakładam to. Wiemy, że poprzedza go tekst, który mówi o uczynkach ciała i tam są wymienione uczynki ciała, te i podobne i ci ludzie, którzy te rzeczy czynią, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Paweł musi zmierzyć się z zamieszaniem, które spowodowali pewni ludzie w galackim kościele, kiedy tam jest napisane w jednym miejscu, zaczęli podbijać po prostu tych wierzących ludzi w niewolę. Ludzie ci zaczęli głosić, że do pełni zbawienia na przykład potrzebne jest obrzezanie, więc już nie łaska sama w sobie, ale
jakieś tam obrzezanie, które oczywiście w prawie żydowskim i wśród Żydów jak najbardziej miało znaczenie, ale w Nowym Przymierzu już nie miało znaczenia. Widać emocje Pawła w tym liście. Kiedy czyta się list do Galatów, ja do tego was zachęcam, czytajcie go, to on tam walczy jak lew o prawdę. Bardzo ostro momentami używa języka o głupi Galacjanie. Jak mogliście spowodować to, że odwracacie się od tego, co było prawdą, co jest prawdą, co jest proste, łaska, zbawienie jest tylko w Chrystusie, bez znaczenia, czy jesteście obrzezani, czy nie jesteście obrzezani. Tak naprawdę bardzo wyraźnie tam Paweł atakuje tą fałszywą naukę. I dzisiaj również żyjemy w czasach, gdzie, nazwijmy to, fałszywi prorocy, fałszywi słudzy również próbują podbijać ludzi nowonarodzonych, zrodzonych z Ducha Bożego w niewolę, ucząc, że do zbawienia na przykład, nie wiem, potrzebne są sakramenty, albo jeśli nie masz daru języków, to nie jesteś zbawiony. Będziecie się śmiać, ja znam takie historie, gdzie ludzie w ten sposób mówią, nie masz daru języków, nie jesteś zbawiony. Czy też wmawiający ludziom nowonarodzonym w obecność demonów w ich ciałach i dopóki nie będą uwolnieni, to w ich życiu nie będzie żadnego błogosławieństwa i te demony mają być w świątyni Ducha Świętego. No nie bardzo rozumiem, jakby to miało się dziać. Efektem tych wszystkich działań zawsze jest podział, zawsze jest brak jedności, brak miłości, podejrzliwość, złość, brak pokoju. Jak zobaczycie owoce działań tych ludzi, to one do tego bardzo często prowadzą. Brak radości, no bo jaka radość, jak ktoś ci mówi, że męczą cię demony i nikt nie umie z nimi zrobić porządku. Masz radość, możesz mieć radość jakąkolwiek, a już nie mówiąc tutaj o radości Ducha Świętego, no to jest po prostu niemożliwe. Kiedy w czwartek, ten czwartek, który minął, pewna siostra też na spotkaniu naszym modlitewnym pomodliła się, dziękując Bogu, że kiedy wiele, wiele lat temu trafiła do pośród ludzi wierzących, to mówi, to co ją najbardziej ujęło wtedy, to była miłość, która jest pomiędzy ludźmi wierzącymi. Miłość, którą coraz trudniej jest dzisiaj utrzymać pomiędzy ludźmi wierzącymi. Dlaczego? Z różnych powodów. Czasami z powodu cielesności po prostu ludzi, czasami z tych powodów, że przychodzą ludzie, którzy wprowadzają podziały przez te dziwne nauki, dzieląc Kościół na różne grupy, światopoglądowe. I zobaczcie, apostoł Paweł musi z tym walczyć. Kiedy mówi o owocach, to mówi nagle o owocu Ducha Świętego. Mówi o owocach, które przynosi życie cielesne i mówi o owocu, które przynosi życie duchowe. Owocem Ducha, czytamy w naszych tekstach, są. Nie wiem, jak wiele kazań wysłuchaliście na temat 9 owoców Ducha Świętego. Niektórzy je robią paralele od razu do 9 darów Ducha Świętego. A ja trochę może dzisiaj nam zamieszam. Nie jestem przekonany, czy to jest 9 osobnych darów, że możesz mieć to, tamto, z tego trochę, z tamtego trochę. Nie do końca jestem przekonany. Wiele przekładów używa słowa są, sugerując liczbę mnogą, ale jak zajrzycie do tekstu greckiego, to tam jest napisane, owoc ducha jest miłość. Trzecia osoba liczby pojedynczej w Grece to mówi, owoc ducha jest miłość. Ja oczywiście nie będę się spierał z nikim, że jak ktoś piwa, a to jest 9 owoców, okej, okay, ale powiem tak, żaden z nich nie jest w stanie funkcjonować albo zrodzić się bez miłości. A moim zdaniem, tak naprawdę, kiedy Paweł mówi o owocu, którym jest miłość, to mówi o jego charakterystyce. Co w tej miłości tak naprawdę się zawiera? Ale oczywiście możesz zostać przy swoim zdaniu, jeśli uważasz, że jest to 9 owoców Ducha Świętego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 5:5 napisał, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Bo miłość Boża jest rozlana przez kogo? Przez Ducha Świętego. Komu dzisiaj może zależeć, żeby Kościół nie mówił na temat Ducha Świętego? Komu może dzisiaj zależeć, żebyśmy bali się tematu Ducha Świętego? Tylko jednemu, szatanowi. Wiecie, tylko dlatego tak wielu ludzi dzisiaj ma pewne chore wyobrażenia na temat Ducha Świętego, że nie rozumieją naprawdę znaczenia tego, kim jest Duch Święty. Że to przez Niego miłość Boża jest rozlana w Duchu, poprzez Niego miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. I nie chodzi tylko o to, żebyśmy w mocy Ducha Świętego mogli czynić nie wiadomo jak wielkie cuda. Bo czasami mam wrażenie, jakby do tego się sprowadzało działanie Ducha Świętego. Ale chodzi o to, żeby miłość Boża przez Niego była rozlana w naszych sercach. Chodzi o to, żeby to był owoc
w naszym życiu. Miłość. Miłość, którą Słowo Boże nazywa miłością agape. Jezus nauczał, że po miłości świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami. I nie mówił o jakiejś tam miłości, ale on mówił o głębokiej miłości agape. Mówił o miłości, która będzie odróżniała. Słuchajcie, w świecie też funkcjonuje słowo miłość. Tak naprawdę my mamy określenie, jakby jedno określenie na słowo miłość i wszystko nam się wydaje miłością. Seks jest miłością, przyjaźń jest miłością i moglibyśmy tu wymieniać miłość rodzica do dziecka, ale ciągle określamy to jednym słowem miłość. Ale grecki język określa to nieco bardziej bogato, tak naprawdę ma więcej określeń dotyczących miłości i tą, o której mówi Chrystus, to jest miłość agape, głęboka miłość. Świat może doświadczyć jednej z miłości, którą jest fileos. To jest taka miłość przyjacielska. Ludzie mają tak głębokie przyjaźnie i czasami mówią sobie: bracie, jak ja Cię kocham, naprawdę fajnie, że jesteś w moim życiu. Możesz mieć takiego przyjaciela, możesz mieć kogoś tak bliskiego. Jest taka miłość. Jest to ciepłe uczucie względem innych. Jest też miłość, którą Słowo Boże określa jako eros, seksualna, zmysłowa. Jest miłość, którą greckie słowo storek określa jako miłość rodziców do dzieci, ale tylko miłość agape może doświadczyć dziecko Boże. Tego rodzaju miłości, agape, nie jest w stanie dać świat. Nie jest w stanie doświadczyć świat bez Ducha Bożego, bez Boga. Nie jest w stanie. Możemy mówić, używając słowa miłość, ale tak naprawdę świat nie jest w stanie doświadczyć tego, co może dać i przynieść do życia człowieka tylko Duch Święty, bo miłość agape, miłość Boża rozlana jest w sercach waszych. Bez miłości kazanie na górze wydaje się niemożliwe dla człowieka do spełnienia. Dlaczego? Jak nie szukać zemsty? Jak nie odpowiadać złem za zło? Jak nie odwracać uwagi od siebie, żeby ta uwaga była przekierowana na kogoś innego? Tak naprawdę, kiedy w człowieku nie ma miłości, kiedy nie doświadczamy miłości agape, to całe kazanie na górze tak naprawdę wydaje się niemożliwe do tego, żeby praktykować je w życiu. Popatrzcie na to kazanie, na te tygodnie, które razem czytaliśmy. Przeczytajcie to jeszcze raz i pomyślcie sobie, czy to jest możliwe bez miłości, która, jak Słowo Boże mówi, jest rozlewana poprzez Ducha Świętego w naszych sercach. Możemy usilnie się starać, ale tak naprawdę to będzie bardzo trudne. Tylko potrzebujemy Ducha Świętego, Jego mocy, żeby w ten sposób żyć. I dlatego Bóg nas nie zostawił samych sobie. Dlatego, jak ja już to jakiś czas temu mówiłem, Pan Jezus powiedział jasno: nie zostawiam was samymi, ale przyjdzie Duch Święty i On będzie was prowadził. On będzie waszym pocieszycielem, On będzie waszym przewodnikiem, On będzie tym, który będzie wam pomagał. On będzie tym, który będzie wam dawał mądrość, On będzie tym, który będzie dawał wam moc do takiego właśnie życia. Do życia w miłości agape w stosunku do Boga, do życia w miłości agape w stosunku do bliźniego. Kiedy chodzimy w mocy Ducha Świętego, to nie najważniejsze jest, ile darów przez nas przemawia. Choć ja osobiście jestem przekonany, że dary nie przeminęły wraz z pierwszym Kościołem. Uważam, że Kościół powinien usilnie starać się o dary. Oczywiście, że się tego boimy. Dlaczego się boimy? Bo mamy mnóstwo doświadczeń i świadectw tego, jak wielkie nadużycia są związane z darami Ducha Świętego. Ale gdyby Kościół, gdyby ludzie, no Kościół to ludzie, tylko zastosowali zasady, o których Paweł mówi, tak naprawdę nie musielibyśmy się niczego bać. Gdybyśmy tylko rozumieli, po co są dary i dlaczego nimi powinniśmy służyć sobie nawzajem w pokorze, słuchajcie, wszystko wyglądałoby inaczej. Ale ponieważ mamy wiele doświadczeń złych, to sprawia, że wolimy o tym w ogóle nie myśleć. Czujemy się bezpieczni bez ich posiadania. Ale Paweł mówi: starajcie się usilnie. Więc ja wierzę, że dary są dzisiaj w Kościele bardzo potrzebne, ale bez miłości nie myślę, że mają wielkie znaczenie. To miłość, jak Paweł mówi, jest rozlana w naszych sercach, ale zarazem jest owocem Ducha Świętego. Dlatego ważne jest moje poddanie Duchowi Świętemu. Ważne jest to, abym był Jemu poddany każdego dnia, abym był
napełniony Duchem Świętym, tak jak Słowo to nazywa, a kiedy wstąpił ponownie, napełnił i utwierdził duszę uczniów, no więc to jest coś, co nie było jednorazowym przeżyciem, coś, co jest ważne i coś, co jest potrzebne w naszym życiu, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym każdego dnia. Po co? Ja kiedyś taką wykułem sobie takie zdanie i powiem wam, że coś w tym jest. Nie dlatego, że ja sobie to wymyśliłem, ale mnie to pomogło. Ja wiedziałem jedno, że im więcej we mnie Boga, tym więcej będzie we mnie miłości. A ja dzisiaj bym powiedział, im więcej we mnie Ducha Świętego, tym więcej we mnie miłości, bo to jest Bóg. A im bardziej On jest zasmocony, a ja im dalej, bardziej daleko od oblicza Bożego, tym bardziej będzie, wiecie, co ze mnie wychodziło? Cielesna natura. Tym bardziej będę miał do czynienia, będę musiał się zmagać z moją cielesnością. Pamiętacie, dobrze znacie Kościół w Koryncie. Jak czytaliście Nowy Testament, nie mogliście pominąć, przynajmniej nieświadomie pominąć Kościoła w Koryncie. On nie mógł narzekać na brak darów. Oj, tam się działo na całego, słuchajcie. Tam dary się przejawiały jeden za drugim do tego stopnia, że nie czytamy o tym w innych listach, że w innych zborach tak się działo. Ale w Koryncie się działo. Do tego stopnia, że apostoł Paweł musiał jakby poukładać pewne rzeczy, bo to był jeden wielki chaos. Dary same w sobie nie stanowiły ani o ich dojrzałości, bo trudno powiedzieć, że to był dojrzały zbór. Ludzie, którzy się obżerają, którzy się upijają, którzy wieczerzę pańską traktują w bardzo lekki sposób. No trudno powiedzieć, że to był dojrzały zbór. Ludzie, którzy mówią, ja jestem apolosowy, kefasowy, Paweł ich nazywa cielesnymi, zmysłowymi. Więc słuchajcie, to nie był łatwy zbór. A jednak z drugiej strony pisze do nich, ciągle ich napominając, ciągle im wskazując drogę. To był zbór, w którym działy się rzeczy, gdzie jest napisane, że nawet między poganami o pewnych rzeczach nie było można usłyszeć. A tam się działo. Czy oni brakowało darów? Jeśli duchowość i dojrzałość będziemy mierzyć darami, no to Korynt powinien być na topowej liście numer jeden. Ale nie był. Gdybym uczciwie miał was zapytać, mając świadomość, jaki to jest zbór, ilu z was chciałoby być częścią tego zboru? Oczywiście my dzisiaj bardzo święci byśmy stronili, o nie, tam nie chcielibyśmy się znaleźć. Ale Paweł nie mówi, nie, to nie o to chodzi. On robi wszystko, żeby im pokazać, o co chodzi w dojrzałości, o co chodzi w duchowości, o co chodzi z darami, po co one zostały dane, ale jakby to wszystko spina jedną rzeczą, miłością. Mówi o miłości agape i tu mamy 13 rozdział listu do Koryntian, który bardzo chętnie czytamy na ślubach, bo wiecie, to jest takie wzniosłe, ale to nie jest temat dla nowożeńców. Paweł nie napisał tego dla nowożeńców. Paweł napisał to do kościoła, który był hojnie obdarowany darami Ducha Świętego. Ale miał ogromny problem ze zrozumieniem, czym jest miłość, która tak naprawdę musi być wyjściową, bazową sprawą do duchowości i do dojrzałości. I czytamy w pierwszych trzech wierszach tylko. Choćbym mówił językami anielskimi, ludzkimi i anielskimi, więc miał na myśli dary języków również, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Możesz mówić językami, możesz prorokować, możesz posiadać, Paweł mówi, całą wiedzę, możesz mieć pełnię wiary, uchodzić w oczach ludzi za człowieka wiary, ale jeśli nie masz miłości, mówi Paweł, to jesteś niczym, nikim. No, dzisiaj taki gość, pełna wiary, wiedza, języki, to była bardzo ważna persona. A Paweł mówi, jesteś nikim. Jeśli nie rozumiesz, czym jest miłość i ona nie cechuje twojego życia, to jesteś niczym. Paweł wiedział, co pisze, że można rozdać całe mienie. Słuchajcie, czy trzeba, nie wiem, znać Boga, żeby rozdać całe swoje mienie? Są ludzie i byli ludzie w historii, którzy byli gotowi rozdać całe swoje bogactwo jako filantropi. Są ludzie, którzy po prostu tak byli wychowani, że są hojnymi ludźmi, otwartymi na innych i niosą pomoc w różnych sferach, jak się tylko da i wcale nie patrzą na to, żeby tylko siebie samych bogacić, a nie znają Boga. Nie chodzi o to, ile dajemy,
Nie chodzi o to, jak jesteśmy otwarci, bo możemy to robić, ale wcale nie mieć tej miłości agape. Możemy to robić z poczucia obowiązku. Możemy to robić dlatego, żeby po prostu ktoś się od nas odczepił. Możemy to robić dlatego, że chcemy dobrze wizerunkowo uchodzić pośród swoich znajomych, pośród swoich sąsiadów. Nie musimy mieć miłości, żeby te rzeczy czynić. I apostoł Paweł o tym mówi. Choćbyś. Ale miłości nie masz, to tak naprawdę to nie sprawia, że jesteś kimś szczególnym. Jeśli wiem, jest wielu ludzi, którzy potrafią rozdawać, potrafią dzielić się tym, co mają. I powiem więcej. Może nawet czasami oni by nas, wierzących ludzi, zawstydzili. Może nawet. W podejściu do tematów i w podejściu do sprawy. W Kościele wiele się mówi o miłości, ale też niestety praktyka często mija się z tym, co się mówi. Możemy wiele mówić o miłości, ale to jak żyjemy, to owoc pokazuje, czy ta miłość rzeczywiście jest częścią naszego życia. To jak ludzie postrzegają nas z zewnątrz, twoje życie osobiście, nie tylko tutaj na Radosnej, kiedy jesteśmy razem, choć pewnie też, ale kiedy jesteś pośród swoich znajomych, pośród swoich sąsiadów, pośród swojej rodziny, to Jezus mówi, moi uczniowie będą rozpoznani po miłości. Po miłości. Nie po ilości darów, nie po cudach, które będą czynić, nie po tym, jak będą mądrze wypowiadać się na różne tematy, ale czy mają miłość. I ja osobiście też się z tym, ja osobiście też tego doświadczyłem, jakby z tym się identyfikuję, bo moje pierwsze spotkanie z Bogiem to było pierwsze spotkanie z ludźmi, w których widziałem miłość Bożą. Dzisiaj jestem na tym miejscu, bo Bóg postawił ludzi, którzy byli pełni miłości Bożej. I mnie nie ujęła teologia, mnie nie ujął protestantyzm, mnie nie ujęły poglądy, mnie nie ujęła inna muzyka w kościele, nic z tych rzeczy, ale miłość, na której nie byłem w stanie odrzucić, bo nikt wcześniej, albo u nikogo wcześniej nie mogłem tej miłości zobaczyć jak u tych ludzi. To nie znaczy, że nie spotkałem, nazwijmy to, dobrych ludzi na swojej drodze wcześniej. Oczywiście, że spotkałem. Spotkałem ludzi, którzy próbowali mi pomóc, spotkałem ludzi, którzy próbowali zaspokajać pewne moje potrzeby jako dziecka, ale miłość, która była w ludziach wierzących, była czymś innym. Była czymś innym. I powiem wam, przez wiele lat, kiedy chodziłem do zboru, to kiedy ktoś mnie pytał, to ja zawsze mówiłem, to jest miejsce, w którym działa Boża miłość przez ludzi. Nie jakoś tam mistycznie gdzieś, jako wielkie hasło, ale ona działa przez ludzi. Bo ona była rozlana przez Ducha Świętego w sercach ludzi. Niedoskonałych ludzi, to nie była jakaś idylla. Ale słuchajcie, było łatwo rozróżnić tą miłość. Łatwo rozróżnić. Jeśli nie jesteśmy poddani Duchowi Świętemu, to jaki będzie owoc naszego życia? Jeśli zasmucamy Ducha Bożego poprzez grzech, nieposłuszeństwo, jeśli wybieramy nasze drogi, to jaki będzie stan naszej miłości? Jak będziemy reagować na innych? Jak będziemy postępować? Jak będziemy to, co Biblia nazywa jedni drugim? Przebaczać grzechy, nosić brzemiona? W jaki sposób bez miłości? Jezus uczył, że bez Niego nic uczynić nie możemy. I to jest prawdą. Uczył, że tylko kiedy gałąź jest połączona z krzewem, może wydać owoc. I mało tego, on mówi, on chce, żeby ten owoc był trwały i obfity w naszym życiu. O ile uczynki ciała są wynikiem naszego działania, naszych wyborów, naszego postępowania, zaspokajania naszych pożądliwości, to owoc Ducha jest wynikiem czyjego działania? Ducha Świętego. Ducha Świętego w nas. Znowu poddania Jemu, posłuszeństwa Jemu. Można pokusić się o stwierdzenie, że miłość ta wyraża się w naszym stawaniu się podobnym do Jezusa. Bo kiedy, słuchaj, Duch Święty Cię wypełnia, kiedy Cię prowadzi, kiedy ta miłość Boża wypełnia Twoje serce, ta radość, to wszystko, o czym mówi Boże Słowo, to tak naprawdę też zmienia Ciebie i stajesz się podobnym. A to nie jest wybór, to nie jest kwestia wyboru. To jest kwestia, do której zostaliśmy powołani, stworzeni, żeby każdego dnia stawać się podobnym do Chrystusa. Każdego dnia bardziej, każdego dnia bardziej. Że jak spojrzysz wstecz 5 lat, to powinieneś już widzieć zmiany. Jak spojrzysz za kolejne 5 lat wstecz, to powinieneś widzieć kolejne zmiany, które Duch Święty dokonuje w twoim życiu. Jeśli patrzysz 15 lat wstecz i ciągle nie widzisz zmian w swoim życiu, to prawdopodobnie Duch Święty cię nie prowadzi. Prawdopodobnie dawno go zasmuciłeś i prawdopodobnie już nie jesteś długo mu posłuszny.
Bo nie jest możliwe, żeby dziecko Boże nie przemieniało się, będąc pod wpływem Ducha Świętego i stawało się podobne. Jedni szybciej, drudzy wolniej. Różne są te kroki. To nie jest kwestia, że tu możemy jakieś szablony ustawić, ale powinieneś widzieć te zmiany. I one też nie mogą być zmianami wynikającymi po prostu z tego, nie wiem, że się starzejemy. Albo po prostu jesteśmy dalej gdzieś w swoim życiu i już na pewne rzeczy patrzymy inaczej. Mówimy o tym, o tych rzeczach, które tylko Duch Święty jest w stanie w nas przemienić. Miłość, apostoł Paweł mówi, on tu wymienia, mówi miłość, a potem mówi radość. Ja wierzę, że radość jest wynikiem miłości, która pochodzi z Ducha Świętego. I to jest uczucie radości oparte na miłości, łasce, błogosławieństwie. I powiem wam, to jest tak jak z ludźmi, jak z miłością pomiędzy ludźmi. Widzieliście kiedyś kogoś zakochanego, żeby był nieszczęśliwy? Kto widział? To słuchajcie, jeśli... No nie, no chyba, że jest nieszczęśliwie zakochany, no to... Ale mówimy o zdrowym przypadku. Dzięki Andrzeju jest taka sytuacja, tak. Czujny, czujny jak zawsze. Ale mówimy o tym, że naprawdę dwoje ludzi się kocha. Poznajecie tą drugą stronę, nie wiem, mężczyzna kobietę, kobieta mężczyznę. No i każdy to widzi, nie? Bo nagle jesteś inny. To już abstrahując od braku apetytu i paru innych rzeczy i zawalaniu różnych spraw. Jesteś inny, masz radość, nie? Jak nawet praca idzie ci inaczej, w szkole wszystko pędzi jakoś tak inaczej, bo ty się już nie możesz, masz taką radość, że spotkasz się. Oczywiście po iluś latach małżeństwa ta radość jeszcze bardziej powinna być, bo tak na mnie trochę patrzycie, powinna być jeszcze większa, że tak powiem. Ale o tym mówimy. Słuchajcie, to tym bardziej, jeśli chodzi o tą miłość, którą daje Duch Święty. Jeśli chodzi o tą naszą miłość do Boga, nasze patrzenie na Boga, naszą więź z Nim, to jaka powinna być radość w naszych sercach? Nie z powodu tego, wiecie, czy dobrą mamy pracę, dobrą wypłatę, że czy chorujemy, czy nie chorujemy, czy wiele innych rzeczy, oczywiście, które są częścią naszego życia, ale radość, która się nie zmienia. Moja miłość do Boga. Moja miłość do Boga. To jest coś, co nie może się zmienić przez wzgląd na okoliczności. Więc apostoł Paweł mówi radość. Radość, coś niesamowitego. Mówimy często, że taki człowiek, kiedy patrzymy na niego, jest jakiś radośniejszy. I czasami ja słyszałem, czytałem takie świadectwa, jak ludzie mówili, słuchaj, co się z tobą stało? Ty taki zawsze byłeś mruk, zawsze taki pomarszczone czoło, jakbyś kogoś chciał zabić. Teraz przychodzisz, masz jakąś taką radość. Wszyscy się boją, że stracą robotę, a ty masz radość. Jak nienormalny. A to się dzieje tylko wtedy, kiedy doświadczamy tego owocu Ducha Świętego, którym jest miłość. A w tym zawiera się radość. Radość, która wypływa z tego, że kocham mojego Boga, ja wiem, że On jest ze mną, bez względu na to, czy jestem zdrowy, czy jestem chory, czy mam pracę, czy jej nie mam, czy mam dobrą pracę, czy mam taką pracę, która nie jest najlepszą, bez względu na okoliczności. Kiedy ostatni raz mieliście radość? Śpiewałeś w domu, chodziłeś w domu, nie wiem, jechałeś na rowerze, chodziłeś na spacer, miałeś radość tylko z tego, że Bóg jest z tobą. Słowo Boże mówi, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Pomyślcie o pierwszym kościele prześladowanym, stojącym na arenach. Ludzie, którzy w pośpiechu musieli opuszczać miejsce swojego zamieszkania, biegli przed siebie i często nie wiedzieli, co ich czeka za granicami ich miast. A słuchajcie, oni mieli radość. Nie z powodu tego, że ktoś ich, że sytuacja wygląda jak wygląda, ale dlatego, że byli pełni Ducha Świętego i mogli tej radości doświadczać. To nie Królestwo Boże, to nie to, czy masz pełną lodówkę, czy masz co jeść i pić, choć Bóg powiedział, że o to się troszczy, jeśli chodzi o nas. Ale mówi to coś więcej. To radość w Duchu Świętym. Rzymian 15:13 mówi, a Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością, pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Niech was napełni wszelką radością. Potrzebujemy, aby Duch Święty napełniał nas tą radością. Bo życie czasami naprawdę nie daje nam powodów do radości.
Historie, które słyszymy albo które czasami sami przeżywamy, nie dają nam powodów do radości. Dzisiaj czytałem historię brata, który żył na przełomie XIX-XX wieku, brata Toreya, gdzie on opisuje, kiedy jego 9-letnia córka umarła. Kiedy zapadła na taką chorobę, w tamtym czasie, dzisiaj pewnie by ją wyleczono raz, dwa, ale w tamtym czasie to tak nie wyglądało. Dzieci, rodzeństwo tej dziewczynki podczas pogrzebu musiały stać na ulicy daleko od miejsca pochówku, ponieważ bano się, żeby choroba, którą miała dziecka, nie zaraziło kolejnych osób. Trumnę, którą musiał nieść ojciec w deszczu. I on opisuje, że następnego dnia po pogrzebie, kiedy szedł do szkoły biblijnej, żeby udzielać wykładów, mówi, nagle Duch Święty wypełnił go taką radością, którą tylko Duch Święty mógł w niego wlać. I on mówi, wtedy zrozumiał, co to znaczy, że wytryskają z człowieka wierzącego te źródła wody żywej, a Jan mówi w 7 rozdziale, że to jest Duch Święty. Wiecie, to są sytuacje, w których ta radość jest czymś ponadnaturalnym. Kiedy chowasz swoje własne dziecko, to nie jest jakaś głupkowata, płytka radość, chwilowa, emocjonalna, ale to jest coś, co pochodzi od Ducha Świętego. Czyli kiedy dzisiaj to przeczytałem, sobie myślę, dzisiaj tak wiele ludzi zmaga się z depresjami, z różnego rodzajami chorób psychicznych, również w Kościele. I zastanawiam się, czy czasami powodem tego nie jest to, że nie mamy też tej radości, która pochodzi od Ducha Świętego. Że pozwoliliśmy diabłu stłamsić się wszystkimi tymi informacjami, tymi wszystkimi trudnymi sprawami, zamiast szukać wyjścia u Boga, pozwolić, aby to On napełniał nas swoją radością. Aby nadmiar smutku, który czasami nam towarzyszy, nas nie zabił. Ja nie wiem, może tak nie jest, może się mylę. Ale czytając historię tego człowieka, pomyślałem sobie, coś w tym jest. Tego potrzebujemy. W drugim liście do Koryntian 6:10 czytamy jako zasmuceni. To nie byli ludzie, którzy latali odrzutowcami, którzy mieli piękne domy i pałace, którzy mówili, o tak nam Pan błogosławi, ale zobaczcie, jak oni żyli. Zasmuceni, ale zawsze weseli. Życie ich nie oszczędzało. Musieli się zmagać z tym, co się działo w różnych kościołach, ale jednak mieli radość. Siedzieli często w więzieniu, apostoł Paweł jak często siedział w więzieniu, a jednak miał radość. Siedzą w więzieniu, przykuci w dyby, a oni wielbią i chwalą Boga. Czytamy o historii apostołów. Wiecie, co się dzieje tylko wtedy, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym. Kiedy miłość Boża rozlana jest w sercu twoim. Miłość agape. Wiecie, do Filipian czytamy, albo jeszcze dalej tu, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mające, jednak wszystko posiadający. On mówi, mamy Boga, mamy wszystko, słuchajcie. Mogą nam zabrać dom, mogą nam zabrać godność, mogą nam zabrać ciało, mogą wszystko to zabrać, życie, ale my i tak jesteśmy bogaci. Bo oni rozumieli, że to ciało, to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Jezus mówi, możesz zachować swoje ciało, a tak naprawdę będziesz odrzucony, albo oddać wszystko Tobie, wszystko oddać Bogu, oddać Jezusowi i naprawdę wtedy będziesz żył. Możesz zachować wszystko i umrzesz, a możesz oddać wszystko i naprawdę żyć. To uczył Jezus, że oni o tym wiedzieli i oni dlatego tak patrzyli na te wszystkie sytuacje, że to nie ma większego znaczenia. Oni dobrze pamiętali, przypominali sobie słowa Chrystusa, który mówił, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić wasze ciało, ale duszy tknąć nie mogą. I oni potem piszą, a jednak wszystko posiadamy. Mamy Boga. Filipian 1:25 mówi, a to wiem na pewno, że zostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Wiara to nie chodzi o to, że im bardziej jesteś smutny, tym bardziej duchowy. Ale wiara, która powinna być w naszym życiu, ona powinna dawać nam radość. Radość z bycia z Bogiem. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się, mówi apostoł Paweł do Filipian. Raduj się w Panu. Nie z powodu okoliczności, bo one nie zawsze stwarzają powody do radości, ale w Panu. Bracie, siostro, chciałbym Cię dzisiaj zachęcić. Niech Bóg będzie źródłem Twojej radości i tej miłości. Jeśli tego nie doświadczasz, to módl się o to. Duchu Święty, ja potrzebuję tej radości. Ja dawno nie doświadczyłem tej radości.
tej wytryskującej wody z mojego wnętrza, radości niepłytkiej, nie radości, która tam, nie wiem, wynika z zabawnych sytuacji, ale radości, która wynika z Twojej obecności w moim życiu. Żebym mógł tego doświadczyć. Kolejna rzecz, o której mówi, to pokój. To jest pokój serca, umysłu oparty na społeczności z Bogiem. Wiecie, Jezus mówi, ja daję wam pokój nie taki, jak daje ten świat. Pokój światowy, wiecie, to jest moment. Dzisiaj jest zawarty pakt, jutro jest wojna. Doświadczyliśmy tego. Druga wojna światowa była tego dowodem. Żadne pakty, żadne deklaracje nie uchroniły świata przed drugą wojną. Po prostu stało się. Światowy pokój polegający na tym, że jedni mierzą z karabinów do drugich, nie jest prawdziwym pokojem. Nie o takim pokoju mówił Chrystus. Ale Chrystus mówił o głębszym pokoju. O pokoju, który będzie w Twoim sercu, o pokoju umysłu, który polega, pokoju Twoich myśli, który polega na Twojej więzi z Bogiem Ojcem. O pokoju, który sprawia, że nie muszę się bać, co się ze mną stanie, kiedy dzisiaj umrę. Że nie muszę się zamartwiać, czy pójdę do piekła, czy do nieba, nie wiem, jak to tam będzie. Wiele religii mówi o zbawieniu, ale wiecie, ci ludzie dalej nie wiedzą, czy będą zbawieni, czy nie będą zbawieni. I co tak naprawdę ich jeszcze czeka? A Bóg mówi, kto jest zbawiony, a kto nie jest zbawiony. I mówi, to jest więź, to jest spokój, który wchodzi w Twoje serce poprzez Ducha Świętego. W Nowym Testamencie to greckie słowo eirene jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa szalom i oznacza nie tylko wolność od kłopotów, ale największe dobro człowieka. Kiedy przychodzi Boży pokój do Twojego serca, kiedy wszyscy zaczynają panikować, jak ci ludzie na łodzi, kiedy płyną z Pawłem i mówią, zginiemy. To mówię, nie, spokojnie, nikt nie zginie. Boży pokój jest czymś fenomenalnym, który jest wynikiem, owocem Ducha Świętego. Filipian 4,6 mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych, myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Nie troszcie się. Wiecie, to co zabiera nam często pokój, to troski. Mówiliśmy o tym przy okazji czytania kazania na górze. Troski, co to będzie, jak to będzie. Ja często słyszę, jak ludzie mówią, mam mój współmałżonek, albo moja żona tak się zamartwia, jak to teraz będzie. A ja wiem, że będzie dobrze, ale ta druga połowa mówi, nie wiadomo, jak to będzie. To jest ten pokój, który przychodzi, wiecie, kiedy Duch Święty jest w naszym życiu. Racjonalnie bardzo często niezrozumiały. A to nie chodzi o racjonalność. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Strzec będzie serca Twojego, Twoich myśli w Chrystusie Jezusie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, mówi Paweł. Cały duch wasz, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I często będziemy czytać w Nowym Testamencie szczególnie o Bogu pokoju. Twój i mój Bóg, Twój i mój Duch Święty daje pokój. Częścią składową miłości jest pokój. Częścią składową miłości, charakterystyki miłości jest pokój. Cierpliwość, wytrwałość, nieuleganie gniewowi lub też rozpaczy, wielkoduszność. To jest to słowo, o którym znowu Paweł mówi, mówiąc o owocu Ducha Świętego. W liście do Koryntian Paweł mówi, że miłość jest cierpliwa. Jest dobrotliwa, ale mówi też, że jest cierpliwa. Wiecie, wiele jej trzeba w naszym życiu i pewnie sami tego doświadczacie. I to nie jest taka ludzka cierpliwość. Są ludzie z natury, jakby z charakteru cierpliwi. Ja na pewno do nich nie należę. Ale znam takich, którzy są cierpliwi i staram się od nich uczyć. To nie jest kwestia tego, że wiecie, czasami może ktoś być łagodnego usposobienia i to wcale nie jest wynikiem działania Ducha Świętego w jego życiu. My czasami mylimy charakter z działaniem Ducha Świętego w życiu człowieka. Musimy te dwie rzeczy oddzielić. One są różne. Wiele by trzeba tego Ducha. Ja wiele potrzebuję cierpliwości, żeby panować nad sobą, nad gniewem, by nie oddawać obelgą za obelgę. Wiele trzeba tej cierpliwości, żeby wytrwać w życzliwości, kiedy ktoś notorycznie depcze ci po odcisku. Wiele trzeba cierpliwości, prawda? Czasami do osób, które są blisko nas. Czasami do osób, z którymi współpracujemy, z którymi się uczymy, albo spośród których po prostu przebywamy, a może po prostu ten ktoś jest naszym współmałżonkiem. Wiele trzeba cierpliwości, kiedy ludzie są nam nieprzychylni.
nie zawsze są przychylni. Trzeba wiele cierpliwości, by nie ulegać rozpaczy. Gdzie rozpacz przychodzi nagle w którymś momencie i ludzie zaczynają porzucać drogi Boże, bo ileś to czekaliśmy. To jest ta rozpacz, którą trochę widzę, kiedy siostry Łazarza są nad grobem, kiedy Pan Jezus idzie do grobu Łazarza i mówią: Panie, gdybyś tu był, to jest ta rozpacz. A Jezus jest tu obrazem cierpliwości. Zmartwychwstanie w stanie brat twój. Czasami nam jej brakuje. Wiecie, wielu ludziom jej brakuje, kiedy czyta, że już niedługo przyjdzie Pan. Ile minęło? 2000 lat. Przecież to jest szmat czasu dla nas. Niektórzy ludzie mówią: to może tak, może to jest jakiś obrazowy język, może tak nie do końca. Może rzeczywiście to być taki raj na ziemi, może my to źle rozumiemy i wiele innych bzdurnych koncepcji. Cierpliwość. Potrzebujemy cierpliwości, by nie ulegać rozpaczy i się nie poddawać. I brak cierpliwości w życiu niejednemu przysporzył kłopotu. Niejednemu. I znowu ona jest, cierpliwość jest jedną z cech miłości. Napominam was wtedy, mówi Paweł do Efezjan 4:1, ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Musiał ich napominać, żeby postępowali tak, jak to się godzi człowiekowi wierzącemu, z pokorą, łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugich. Różni jesteśmy na tej sali. Mamy różne charaktery i nie wszyscy mamy super pozytywne same cechy charakteru. Ja nie mam. I może wielu z was mnie musi znosić. Powiem wam ku pocieszeniu, ja też znoszę. Ale powiem wam coś jeszcze bardziej, co Słowo Boże mówi. Dlatego potrzebujemy tej miłości, żeby się kochać. Tego potrzebujemy tej radości, tego pokoju i tej cierpliwości. Czasami mamy takie złudne wyobrażenia, że to są doskonali ludzie, którzy ciągle robią doskonałe rzeczy i w doskonały sposób postępują. Wiecie, że tak nie jest. Czasami potrzebujemy do siebie cierpliwości i się nie powinniśmy poddawać. Paweł się nie poddawał, chociaż naprawdę niektórzy namiętnie dawali mu w skórę. List do Koryntian choćby jest tego świadectwem. Ale on jednak cierpliwie kochał tych ludzi. Z łagodnością ich napominał. Nie pozwalał sobie wejść na głowę, ale w łagodny sposób ciągle im mówił: upamiętajcie się, zmieńcie, przemieńcie, upamiętajcie się, możecie to zmienić. Kolejna rzecz to uprzejmość. Niechęć do zranienia drugiego człowieka. Uprzejmość to nie tylko to, że ty komuś drzwi otworzysz. To mówimy tutaj o pewnych zasadach nie survivalu, cicho, bo dobra, kultury osobistej, dziękuję. Ale wiedziałem, pierwsza myśl, wiecie, survival mi przyszedł, nie? No to nie jest sarwu avivr, wiem, spoko. Dziękuję za pomoc. Efezjan 4:30 mówi: nie zasmucajcie Ducha Bożego Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zobaczcie. Przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci w umiłości. Serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. To znaczy, nie chcę nikogo skrzywdzić. Nie jest moim zamiarem wymierzyć w kogokolwiek ciosu tak, żeby go zabolało. Trochę inaczej brzmiąca uprzejmość, prawda? Ale to greckie słowo to oznacza. Tu potrzeba wiele łagodności. Apostoł Paweł mówi dalej, byście do Kolosan: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, w święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Potrzebujemy tego. Kościół musi być przyobleczony. Kościół musi być uprzejmy, nasza postawa powinna być uprzejma, serdeczna, gotowa do odpuszczania. O, znowu to zrobiłeś? O, no nie wiem, czy ci teraz przebaczę. Nie wiem, muszę pomyśleć. To nie o to chodzi.
Nie chodzi o to, żeby kogoś zranić, ale chodzi o to, żeby zachować się w sposób, o którym mówi Boże Słowo. A to znowu jest trudne, kiedy nie ma w nas miłości agape, kiedy ten owoc Ducha Świętego nie jest w nas kształtowany, kiedy on nie jest wydawany. Dobroć, kolejne słowo, czyli inaczej pragnienie prawdy i nienawiść do zła. Dobroć to nie tylko, że komuś coś pomogę, czy przeprowadzę starszą panią przez jezdnię, albo zrobię komuś zakupy. My bo od razu dobroć kojarzymy z tymi rzeczami. Ale to greckie słowo oznacza pragnienie prawdy i nienawiść do zła. Chcesz prawdy dla drugiego człowieka i nienawidzisz zła. Dobroć. Wielu ludzi powstrzymuje się od zła nie ze względu na to, że cechuje ich owoc ducha, że mają miłość, tylko dlatego, że boją się, że ktoś ich złapie za rękę i posiedzą w więzieniu. Ale kiedy apostoł Paweł mówi o dobroci, to on mówi o tej, która jest wynikiem, która wypływa z miłości. Że ponieważ kocha mojego brata, to chcę, żeby żył w prawdzie, żeby doświadczał prawdy. Ponieważ kocham mojego brata, nie chcę dla niego źle, nie chcę dla niego zła, chcę go ustrzec od mojego zła. Tak jak rodzic chce ustrzec swoje dzieci, różnie nam to wychodzi i różnie te nasze dzieci chcą nas słuchać, ale ponieważ mamy jakieś doświadczenie, to wiemy, że ta droga prowadzi do tego miejsca i ono nie jest fajne. Ponieważ kochamy swoje dzieci, to chcemy, jak dobry ojciec, o którym mówi Słowo Boże, jeśli wy będąc złymi dajecie dobre dary swoim dzieciom, to jest jedną z rzeczy, jest to, że my chcemy, żeby te dzieci nie pobłądziły, żeby nie tknęły się czegoś, co zniszczy ich życie. To jest oczywiście normalną rzeczą. To jest miłość, która kieruje nami do naszych dzieci. Dobroć, która sprawia, że ja nie chcę zła ani w swoim życiu, ani w życiu mojego brata czy innych ludzi. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował, który więc z nich będzie go tutaj miłował. A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On rzekł: słusznie osądziłeś. Zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, nie dałeś wody do nóg moich, a ona ze łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Gdy głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Pamiętacie tę historię? To było spełnienie tego słowa dobroć. Kolejny owoc. Wierność. Nic to innego jak lojalność wobec osoby, z którą jesteśmy związani przez obietnicę, czy też wzajemne oddanie. To słowo też oznacza kogoś godnego zaufania. Wierny. Jest to godny zaufania, możemy wiedzieć, że możemy mu ufać. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, skminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. To jest to słowo, które tutaj występuje. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbali. Oni robili. Robili to, co tam zakon im dyktował, lepiej lub gorzej, ustawiając to czasami pod siebie, robili, ale Jezus mówi: nie, czekajcie, jednej rzeczy wam zabrakło, wierność. Tego słowa greckiego pistis. Kiedy Paweł mówi o tym słowie, to mówi do Tymoteusza w pierwszym liście 6:12: staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany, złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadkaj. Staczaj dobry bój wiary, bądź wierny. Bądź wierny. Uchwyć się żywota. A później pisze: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Paweł do końca był wierny swojemu Panu. Jeśli jesteś nowonarodzonym człowiekiem, jeśli Duch Święty ciebie zamieszkuje, to jedną z rzeczy, która powinna być cechą twojego życia, to naszego życia, to jest wierność. Wierność Bogu. Wierność Bogu w różnych okolicznościach. Zaufanie do Niego. Jest godny zaufania. Dlatego czytamy tak wiele świadectw w Bożym Słowie, że On jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Śpiewamy o tym w pieśniach. Łagodność, kolejne słowo to powściągliwość połączona z siłą i odwagą. Kiedy trzeba, potrafi zabrać zdecydowane zdanie. Kiedy trzeba okazać uległość i pokorę, potrafi to zrobić. Pan Jezus był niewątpliwie pokornym człowiekiem, ale kiedy trzeba było stanąć po stronie prawdy, stawał
bardzo stanowczo po stronie tej prawdy, mówiąc, jaka ona jest, ale zawsze cechowała go łagodność. A głupich, niedorzecznych rozpraw unikaj, mówi Paweł do Tymoteusza, wiedząc, że wywołują spory. Sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Słuchajcie, to jest niesamowite, co Słowo Boże mówi. Możesz się kłócić, możesz dyskutować i w pierwszym kościele również te rzeczy miały miejsce, szczególnie te dwa światy ścierające się, Żydzi i poganie, i wiele rzeczy, których trzeba było poukładać, i to wcale nie było takie proste. A on mówi, ale wiesz co, sługa pański to ktoś, kto nie wdaje się w spory. On trzyma się tego, co jest prawdą. I może o niej powiedzieć, ale ktoś chce dyskutować, niech sobie dyskutuje, ty tego nie rób. I co mówi dalej? Bądź uprzejmy, zdolny do nauczania, znoś przeciwności, bo takie są. Napominaj z łagodnością krnobnych. Krnobny oznacza tych, którzy wychodzą przed szereg. To słowo dosłownie to znaczy wychodzących przed szereg. Zawsze tacy są. Wychodzą przed orkiestry, jak my to dzisiaj współcześnie nazywamy. A wiecie, co Paweł mówi? Z łagodnością ich napominaj. Nie może zabraknąć w twoim życiu łagodności. W nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania. Czasami trzeba czasu i tu trzeba tej cierpliwości i tej łagodności, bo wiecie, jak zabraknie ci, zaczynasz się frustrować, to nie ma w tobie łagodności, a nawet jeśli masz dobry zamiar, to tylko bardziej coś niszczysz, niż coś budujesz. Paweł mówi w 2 Koryntian 10:1, a ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdy daleko jestem, ponoć śmiały wobec was, on takie rzeczy tam był posądzany. Proszę was wtedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Paweł stawał w takich sytuacjach, w których musiał ostro stanąć i załatwić sprawy. I robił to. Ale mówi, pierw napominam was przez łagodność i cichość Chrystusową. Jak brać? Kiedy to nie działa, mówi, to staniemy, będziemy tutaj dyskutować, ale załatwimy temat. Kolejna rzecz to wstrzemięźliwość. To jest ostatnia rzecz, którą tutaj czytamy. Panować nad własnymi, oznacza panowanie nad własnymi pragnieniami i namiętnościami. Przeciwieństwem wstrzemięźliwości jest nieumiarkowanie. Możemy być nieumiarkowani w jedzeniu. No w wielu rzeczach można być nieumiarkowanym człowiekiem. Może to dotyczyć różnych dziedzin naszego życia. Dlatego ważne jest, żeby dziecko Boże było umiarkowane. Czyli inaczej wstrzemięźliwe. Wie, gdzie jest granica. Wie, kiedy powinien powiedzieć dość, stop. Wie, gdzie jest granica, której nie powinien w różnych sferach swojego życia przekraczać. A mówię tym, którzy... Na przykład Paweł mówi to w liście do Koryntian dotyczących związków małżeńskich. Nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. I tutaj Paweł mówi też o wstrzemięźliwości, używa tego słowa. Mówi, lepiej jest, jak człowiek może poświęcić się służbie, być sam. Jeśli jednak to nie jest możliwe, no to powinien wejść w związek małżeński. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie by znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Jeśli nie jesteśmy ludźmi, którzy są wstrzemięźliwi, jeśli ta miłość Boża, agape, nie zawiera w sobie wstrzemięźliwości, to zobaczcie, co się dzieje. To w tym biegu możemy stać się ociężali. To w tym biegu będzie mnóstwo rzeczy, które nas będą z tego toru ściągały. Dlatego, że nie będziemy wstrzemięźliwi. Te pokusy będą nas ciągnęły w odwrotną stronę. Będą ciągnąć nas, żeby ściągnąć nas z tej drogi, właściwej drogi, po której biegniemy, żeby zdobyć nagrodę. Zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Ludzie, my oglądamy tych wszystkich sportowców, jesteśmy zachwyceni ich efektami, rezultatami, ale to są efekty naprawdę ogromnej pracy, którą wkładają. Często diet i wielu wyrzeczeń, żeby trzymać swoją formę. Oni na wiele rzeczy, które my sobie siedząc przed telewizorami z kolą i popcornem, oglądając taki sport, siedzimy i tam kibicujemy, co on robi dobrze, co nie. On musiał wiele się wyrzec, żeby móc stanąć na tej murawie i grać
pokazać światu swoje umiejętności. To jest życie naprawdę, w którym wiele trzeba się wyrzekać. Apostoł Paweł mówi, życie chrześcijanina jest podobne. To jest bieg, w którym wiele rzeczy musisz wziąć na wstrzymanie. Nie dlatego, że ktoś ci każe lub nie każe, dlatego, że są po prostu niedobre dla ciebie. Dlatego, że Duch Święty może być przez nie zasmucony w twoim życiu. Ja mówię, bądź wstrzemięźliwy. Unikaj pewnych rzeczy, które mogą stać się taką kulą, która nie pozwoli ci biec. Biskup, w liście do Tytusa czytamy, bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy, brudnego zysku, gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy. Kolejny raz. Tych słów jest, oczywiście miejsc jest więcej, nie ma na to czasu. Zobaczcie, wstrzemięźliwość jest znowu opisem tej miłości, o której mówi apostoł Paweł. Kiedy byśmy teraz otworzyli 13 rozdział 1 listu do Koryntian, znowu te wszystkie rzeczy tam zobaczymy. One się w tym zawierają. Miłość Boża rozlana w sercu twoim i moim poprzez Ducha Świętego. Bracia, siostry, wiele by tego jeszcze można tu wymieniać. Ale ja powiem tak, to właśnie, jeśli jest miłość Boża w nas, naprawdę rozlewana, nie gadanie o niej, ale ona jest. I ona jest owocem Ducha Świętego. Ten owoc naprawdę obfituje, obfituje i obfituje. Jest go coraz więcej, coraz więcej. To powiem wam tak, wtedy umartwiamy nasz egoizm. Wtedy zaczynamy widzieć innych, zaczynamy nie widzieć siebie. Wtedy zaczynamy myśleć o innych, tak jak mówi Boże Słowo, o miłości bliźniego, jak siebie samego. Miłość zabija w nas egoizm. Albo trzyma nas z daleka od egoizmu. Bo miłość nie szuka swego, mówi Paweł w liście do Koryntian. Ale to, co jest dobre dla innych. Jeśli kocham, to patrzę na to, co jest dobre dla innych. Niekoniecznie tylko dla mnie. I Paweł musiał te kwestie rozwiązywać. Czasami dotyczyły one jedzenia pogańskiego, czy niejedzenia pogańskiego. I Żydów. I Paweł mówi, słuchajcie, nie warto się o to sprzeczać. Jak kogoś ma być zgorszony, zostawcie to. Wiecie, czym się kierował? Miłością. Po co gorszyć? Okej, masz taki pogląd na ten temat, zostaw to. Ale nie gorsz, zostaw. Jak ktoś z tego powodu ma odejść od Chrystusa, bo nie słuchać o Chrystusie, zostaw to. Miłość sprawia, że nie szukamy sposobów, żeby odpłacić złem za złe. Potrzebujemy miłości Bożej, bo to sprawia, że człowiek nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale zawsze dąży do prawdy. Nie cieszę się, że komuś się noga powinęła, a ten ktoś wcześniej tak mi zalazł za skórę, że teraz ma za swoje. Mieliście takie sytuacje? Czasami się na tym złapałem. Że usłyszałem coś, mówię, no, przyszło na niego w końcu. Ale to nie jest owoc miłości. To jest stara natura. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Potrzebuje miłości, bo ona wszystko zakrywa i pozwala przebaczyć to, co po ludzku czasami jest trudno do przebaczenia innym ludziom. Potrzebuje miłości, bo tylko w niej możemy wszystko znosić i być pokornymi ludźmi. Jak jej nie ma, to trud nasz ten próg, którym jesteśmy w stanie znosić, staje się bardzo niski. A kiedy jest miłość, to jesteśmy gotowi znieść o wiele więcej. I moglibyśmy czytać ten rozdział i o wiele więcej mówić, ale ja dzisiaj chciałbym na koniec zachęcić was do tego, żebyście się o to właśnie modlili. Żebyście mogli wołać do Boga, do Ducha Świętego, Duchu Święty. Ja naprawdę chcę doświadczać, ja naprawdę chcę mieć ten owoc. Ja chcę, żeby nie tylko mówić o miłości, ale chcę, żeby ona naprawdę poprzez twoją obecność w moim życiu była jak źródło wody wytryskującej. Aby inni ludzie mogli to zobaczyć. Może niewiele będę musiał mówić, ale oni będą widzieć, że ja kocham ich inną miłością niż do tej pory doświadczyli na tym świecie. Ja dzisiaj chciałbym, żeby na nowo w kościele ludzie wchodząc tu nie mówili, fajnie tu było, bo fajna muzyka. Bo fajne to, czy fajne tamto. A chciałbym na nowo słyszeć, że ludzie przychodzą i to, co pierwsze doświadczają, to miłości w naszy, która wypływa przez nasze życie. Tego chcę. Ludzie mają dość religii, mają dość religijności, mają dość religijnych wspólnot, dość religijnych kościołów i zborów. Tego jest mnóstwo w różnych częściach świata. Potrzebujemy tej miłości. Ja mam nadzieję, że nigdy jej nie zabraknie. I o to się też modlę, o to też was proszę, abyście się modlili. Módlcie się, abyście byli pełnymi Ducha Świętego każdego dnia. On będzie wam pokazywał, co go zasmuca. Co sprawia, że jest pewne oddzielenie. I bądźcie gotowi zostawić wszystko,
żeby być Jemu poddanymi, a doświadczycie tej radości, tego pokoju, jakby zaczniecie doświadczać tej łagodności, że sami siebie nie będziecie poznawać. Ja wierzę, że to zadanie pełni Duch Święty w naszym życiu. Amen.